Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Pillars of Eternity. Jesteśmy na ósmym poziomie bezkresnych ścieżek. Poprzednio znaleźliśmy resztki tablicy Gabranosa, co troszkę kanę. Wow, spokojnie, koledzy. O, I dzień shall be dobry. quiet as a Co troszkę calm sea, kanę zniechęciło, no which ale. is not very Cicho, quiet. niezłomny. Eder wykrył pułapkę, a to ci dopiero ile on ma. Mechaniki, czy tam, chyba mechanika odpowiada za pułapki. Dwa. No to respekt. Dosyć słaba ta pułapka, okej. Zróbmy tak. O, hehe, a jak? Dobra, to my się cofniemy może. Ciekawe, czy ten szkielet Hej. mnie tam zobaczył. Postaram się go przyciągnąć jakoś, nie? Okej. Dobrze, to Yes. może zdążysz rozbroić zanim przyjdzie z powrotem? Nie, nie zdążysz, okej. Spokojnie. How may I help? Okej, poszedł sobie. The work of a moment. Rozbrojony. To teraz wszyscy do przodu, załatwimy tego szkieleta, który pewnie zaraz przyciągnie 50 innych. No. O, ciekawe, patrolują tak sobie, okej, I'll see what I can do. The work of a moment. skoro tak, to wejdźmy tędy. O, Dargul, trupy. Famperzyca. Bardzo mi się podobają te nazwy. Tak, czyli to są wampiry generalnie. Chyba jeszcze z nimi nie walczyłem, tak. Nie wiem nic o nich. Urok, świetnie, na Edera oczywiście. No to smutno, jeżeli go What? zauroczy. Oczywiście, że tak. Okej. Trzeba coś z tym zrobić. Kana, gdzie ty jesteś? Tu. Zostaw Edera w May they spokoju. see. Czy niezłomny ma coś, co się nadaje na zdejmowanie uroków? Cierniste krzewy. Nie, zaraz. Hieravios miał jakiś fajny czar, który leczy tak stopniowo. Jakaś studnia, coś tam. To? Tak, księżycowa studnia. Rzucimy gdzieś tutaj. Tak. Jakie obrażenia? Przestraszona? Ciekawe. Zostawcie Edera, idioci. Hieravios. Ty coś robisz w ogóle? Rzuciłeś studnię. Właśnie, niezłomny, a propos. To na pewno rani wszystkich nieumarłych, więc może to odpalę od razu. Podpalając pobliskie nośniki duszy, zobaczmy, jakie to skuteczne jest na nich. Dosyć skuteczne. Bardzo ładna obszarówka. No, super dużo obrażeń nie zadaje, ale wszystkim w dużym obszarze. Więc tak, tarcze dla wiernych, zbawienie czasem, nie. Podniesienie. To? Premię przeciwko atakom. Nie, to paraliż, skamienienie. Chyba na jeszcze wyższym poziomie jest. Mi się wydaje. Co jest dosyć uciążliwe. Dobra, Eder już się wyzwolił. Spod ciemiężcy wampira. No, wampira. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Trochę dziwne, że to tak ponazywali śmiesznie, no ale okej. Co te wampiry potrafią? Przynajmniej nie, mam nadzieję, nie mają żadnego wysysania poziomów jak w D&D-kach. No to Alot, książka standardowo. A właśnie, był patch i chyba z tego co czytałem, to poprawili wreszcie te wszystkie problemy ze skrótami, z hotkeyami na umiejętności, co mnie bardzo cieszy. No i faktycznie na razie wszystko wygląda w normie. Chyba mi rzucili jakieś oślepienie albo coś, albo nie. Alot,
Kto cię tam tak leje? Dargul? Nie, to mnie. Wampirzyca! Co ona tu robi? Ty! Rzucę Alof to. Wróciłeś? Ale zaraz padniesz. Hiravios, gdzie ty jesteś? Czy ty w ogóle coś atakujesz? Czy ty coś robisz? Atakuje hard. Ile to ma hardu? 80? No świetnie. Atakuje odbicie. Rózgocąco falo. Kamienne zęby. Hard reflex. No to jest na refleks, ale to pewnie wszystkich. Nie tylko wrogów, niestety. Dobra, to lej ją na razie jakoś. Chociaż nie, muszę się jakoś. O, wiem, to zrób. Daj mu pancerz, może przeżyje. Ty rzuciłeś sobie tarczę, to jeszcze rzuć sobie. Duchowa tarcza. Spróbuj. Może się uda. Kana, gdzie jest? Tutaj leje też wampirzycę. A jak wygląda sprawa? Kana ma włączoną sztuczną inteligencję. Okay. Ty może rzuć regenerację, złobny. Może Aloth przeżyje. 30 HP. No nie wiem. A, no tak, oni się teleportują, świetnie. Czemu ja nie mam żadnych teleportów? Ja się pytam. Chyba mu przerwali. Okej, okay, Dargula przestraszył Kana. Przerwał wampirzycę. Zapłata Gauna używa swoich umiejętności i Kana, co? Tak jak, to brzmi tak jakby ten pierścionek, bo to jest pierścionek, tak? Jakby ten pierścionek sam z siebie się użył, co było... A nie, co ja gadam, to jest jego broń, nieważne. Wysysająca życie, no tam wytrzymałość. Okej, okay, wampirzyca, jeszcze średnie obrażenia. Co tu się dzieje w ogóle? Sporo tego syfu się narobiło, muszę przyznać. Gdzie jestem ja? Tam. Trzeba coś z tym zrobić, bo Aloth padnie. Spróbujmy jakieś szybkie czary, może damy radę. No nie wiem, czy to coś dało. Kana chyba przyzwał szkielety. Duchowa tarcza. No. Redukcja obrażeń i koncentracja. Nie wiem. Magiczny sobowtór. Łykaj wszystko, cokolwiek. Jeśli dasz radę. Chyba nie dał rady. Kana, Cthulhu. No, cholera da wampirzyca, nie wiem. Hiravios, ty to się odsuń i daj tutaj... Nie tak. Nie daj dojść Dargulowi, no to... Aloth zaraz padnie. Smuteczek, może rzuć to. Polecz, nie zdążył. Smutno. Powinienem był rzucać więcej czarów, dobra. Czemu ja nie rzucam Blessa na przykład? Czy on stoi, Eder, i się patrzy jak debil? Weź na przykład powalenie na tego wampira, bo mnie wkurza. Wyszło? Czy nie wyszło? Nie wyszło. Ta poprawka. Wyszło. Irytujące. Jedny czarodziej. No, standard. To chyba... Nie, to niezłomny. Nic nie widzę. Hiravios... Co ty możesz rzucić? Tańczące pioruny. Wrażenia cięte wszystkim. Jaki to ma kształt? Aha, tak o. Nie wiem, zahacz tam tego Dargula na przykład. Okay. Zaraz tu padną pewnie. Nie, to wampirzyca cholera się trzyma, jak nie wiem. Co ty tu masz jeszcze? Zauroczenie bestii, to chyba się nie przyda. Piętno natury.
Wrogowie, o, to jest na wrogów. Odpalaj. Trzeba było tak od razu. Zadziałało, zadziałało. Te piętno natury to chyba było, to był dobry czar. Muszę o nim pamiętać, no, ale czarów jest tak dużo, że... No, zmniejsza im odbicie refleks, świetny czar. Obrona wola. A woli akurat te trupy nie mają tak dużo. No, to bardzo dobrze, trzeba pamiętać o tym. Okej, zaraz pan pisze, co padnie. Co ona tam ma? Jakimś wmachuje czymś dziwnym? Kanają leje? A, tu jeszcze... Cholera, tu jeszcze ich sporo żyje. Hirawiasa zauroczyli. Za co? Dobra, to jest... Czaru pierwszego poziomu można używać ile chcemy. W ciągu jednej walki. Co to robi? Koncentracja, wola... Modlitwa o odwagę. O, przestraszenie, przerażenie. Zatrzymanie. Groza pewnie niezbyt działa na trupy, ale można spróbować. Nie tak. Spróbujemy do wszystkich. No, niezłomny dajesz. Kto tam tak poleciał? Kana. Wampirzyca chyba padła. Dargul. Niezłomny teraz dostaje w tiry. Nie mogę odejść. Będzie bieda. Łapi ducha, to może na Alotha potem rzucimy. Ty, nie wiem, polecz się albo coś. Wiem! O, tu. Modlitwa przeciw niemocy? Nie, to też nie działa przeciwko zauroczeniom. To, odpychająca pieczęć. Rzuć sobie. Dasz radę? Dał. Dargul teraz będzie na glebę. A ty się możesz odsunąć, pacanie. A na przykład Eder, idź się nim zająć. Świetnie. Tak miało być. Ty już nie masz żadnych czarów. To nie wiem, atakuj pierwsze co tam. A, to Alot leży. Jedny. Już. No to w końcu jakieś wyzwanie. Lejcie go tam. Wszystko. Kana kogoś zabił, jestem pod wrażeniem. Dobra, więc tak, Kana. Łapi ducha na Alotha. To mu życie przywraca. Cholera. Mięso by się... No nie, do skrzynki poszło. Myślałem, że to do jego inwentory trafi. Dobra, więc mamy tutaj trupiaki, niezbyt przyjemne. Czemu tryb powolny? Jaki tryb powolny? Co jest grane? Wszystkich zaznaczam. Znowu jakieś ołtarze podejrzane. Jelenioborskie ubranie. Wlazłem tutaj otwierając te dosyć ciężkie do otwarcia drzwi, więc może to nie wiem. Dlatego tak ciężko było, chociaż nie sądzę. Widzę tutaj już jakieś dargule, więcej darguli. Chwila. Co ty, Eder, w ogóle masz jako broń w tej chwili? Szable i te... Czy ty nie miałeś jakiejś lepszej tarczy, cholera? Miałeś. Z drugiej strony ta szabla chyba była nawet dobra. Ty masz biegłość w szablach. 17,25. Draśnięcia na trafienia. No. Ta tarcza 12 minus 4. Obrona na ogłuszenie i powalenie. Zamieńmy ci bronię. Hej. Teraz masz ile odbicia? 82. I używasz nie tej broni, co trzeba.
Teraz masz dalej 82, więc może nie jest aż taka super dobra ta tarcza, ale spróbujemy w ten sposób. Ok. Dobra, sporo darguli. Idziesz tam na pierwszy. O, fuck, kolejny wampir. To będzie bolało. Już to widzę. Okej, więc ja też do boju. Może na tego wampira jakby się dało jakoś. Debuff wszystkim. Kana, idź tam do przodu. Chociaż Kana może, nie wiem, zostań z tyłu, bo one się potrafią teleportować chyba. Sam nie wiem. Ja spróbuję na wampira jakoś poleść. Jeśli się uda. O, fuck, co on tam zapodał? Zauroczenie? Niezłomny, przerwał im atak? Ciekawe. Lej wampira. Cholera, polazł. Kana zauroczony, świetnie. Więc tak, niezłomny. Pierwsza rzecz to rzuć to. Nie, nie to. To był chyba drugiego levelu. Ten. Pychająca pieczęć. Żeby nikt tu nie podchodził. Czemu Hirawia stoi jak pacan? Nie wierzę. Może błyskawice rzucimy. Tylko do tego to trzeba podejść. Właśnie. Tankuj wampira. Hirawias. Tankuj wampira, mówię. Na niezłomnego poleźli, cholera. Okej, panie wampir. Widzę, że chcesz się... co to robi? Premię do redukcji obrażeń i ochrony. Powalając przeciwników. Tak, rzuć to na... A, nie na siebie. Ile to trwa? A, możesz tylko na siebie to rzucić. Chyba w nieskończoność nie. Trwa, więc okej, rzuć tak czy owak. Bo niezłomny zaraz pewnie dostanie ostro. No świetnie. Trzeba tu wymyśleć jakąś lepszą strategię. Przypomina mi się sam początek gry, kiedy był tam ten obszar świątyni z cieniami. Rzucił to Aloth w końcu, czy nie rzucił? Eder, ty rzuć sobie wytrzymałość, bo te dargule jednak klepią, dosyć przykro. Kana leży, ekstra. Wampir leży, chyba pieczęć go załatwiła, więc... Czy to sięgnie tych trupów? A, cholera, nie sięgnie. Wiesz co? Chodź tutaj, póki ten wampir leży. A Hirawias, lejesz go czy nie lejesz? Chodź tu. O, dobra. Może te dargule tu nie przyjdą. Wątpię, ale... Odpalmy naszego... spalacza trupów. Wiele im to nie zrobiło, niestety. Więc teraz tak, błogosławieństwo na wszystkich naszych. Gdzie ja jestem? Zauroczyli mnie, czy co? Nie widzę. To jest Eder? A, to jestem ja. Nie wiem, co ja tu w ogóle robię. Lej kogoś. A, chyba na tego wampira poszedłem, ale może jednak nie. Myślę, że ci z tyłu dadzą radę. Takie strategizowanie. Ty podejdź trochę. Rzucił tego blesa, nie rzucił. Nie to. To. O. Teraz ci z tyłu nie poszli na niezłomnego, bo będzie bieda. Kana, lejesz go. Okej. Kana, czy ty masz... The fuck? On miał tą swoją strzelbę zamiast... Co tu jest grane? Czemu mu się... Czemu broń zmienił? Nie wiem, czy ten skrypt sztucznej inteligencji potrafi zmieniać bronię, czy co? Okej, Hirawias, rzucaj gradobicie teraz. Czy tam błyskawice. Myślę, że jesteś w dobrej pozycji. Większość ich zahaczysz. O. Rzucił. Ja tutaj ostro dostaję. W sumie jestem trochę tak otoczony, więc trzeba pierdzielnąć komuś. Poleciał w kosmos. O! I nie wiem, dobić paru. Okej, widzę, wampir ma sobie za nic te ataki. No, nawiązanie walki. Wampir, draśnięcie Hirawiasa. Dziwne to było.
Dobra, no, zapodawajcie tutaj wszyscy. Hirawias, debilu, weź się rusz, okej, rzucił burzę. Hirawias, czy ty... Czemu Hirawias używa jakiejś różdżki? Co tu kurna się dzieje? Debilu, co ty robisz? Weź, zabiorę ci to w ogóle. Nie mogę. Czemu oni zmieniają swoje bronie? Ludzie. To było dziwne, naprawdę. Uuu, au. To boli. Następny chyba się prosi o kopniaka. O, o, sparaliżowali mnie. To wiele wyjaśnia. Żeby tak rzucić zbroję, co powinienem już był dawno temu robić. A ten szkielet, nie wiem, stoi się, patrzy. Dobra. Alo, zauroczony. Świetnie. Ja zaraz padnę. Ile ten paraliż jeszcze trwa? Właśnie się kończy. Dobra. Czas łyknąć jakąś miksturkę. Okej. Nie ruszcie Alotha, tylko lejcie wampira. Dobrze. Ten Dargul jeszcze żyje, tutaj szkielety buforują nieco. Ciekaw jestem, czy te przestraszenie. Kolce potępienia. Kłute. Cel kłute, a wszystkie obrony minus 5. Ale to tylko na jednego? Lipa. Może sparaliżować tego wampira by się dało? Tylko pewnie muszę do tego podejść, a tego bym nie chciał robić. Jaki to ma zasięg? 10 metrów. Spróbuję. O, nie muszę podejść. Zadziałało, chociaż no, unieruchomienie. Au, Hirawias. Hirawias, rzuć swoją księżycową studzienkę. Cholera, mnie nie dosięgnie. No trudno, a może... może jakimś fuksem, dobra, dosięgnie chyba. Ale chyba Hirawiasa samego nie sięgnie z kolei. Sięgła, okej. Dobra. Gdzie jest Eder? To? Nie, to ja. Tu jest Eder. Czy ty w ogóle kogoś atakujesz? Bo ja już nie wiem, co tu się dzieje. Jakieś powalenie może od czasu do czasu wypadało rzucić. Niezłobny, masz tu jeszcze jakiś free czar pierwszego poziomu. Możesz poleczyć na przykład Hirawiasa. Poleczyłeś czy nie? Leczysz. Dobra. To ile kosztuje jedna rana? Dobrze. No, powoli wygrywamy. No, ten się stoi i patrzy. Gratuluję. Lejcie go. Nie wiem. Dalej sztuczna inteligencja jest gówniana. Nawet jeżeli chodzi o autoatak. Nie potrafią. Czasami. Ale ta walka nie była aż taka ciężka, chociaż... Właśnie, nie zapisałem chyba. Poprzedniej, to może tak zapiszę. Zobaczmy, co tutaj się święci. Widzę, że nie jest tak łatwo. To chyba są schody w dół? Może? Nie wiem. Studzienka, duża mikstra wytrzymałości i jakieś pieniążki. To zajrzymy. Oho. Czuję, że to będzie coś przykrego, bo to duża, kolista arena. Tak. Mam złe przeczucia. Dargule, tam pewnie milion wampirów. To może później. Najpierw jeszcze zwiedzimy co innego. Co innego, no. Resztę tego poziomu. Ołtarze.
Czy to były cztery ołtarze? Nie, trzy. Na półeczkach nic. Oho. Ah, fuck. No dobra, to ten. Czemu by nie zacząć od klasycznego fireballa w twarz? Mam nadzieję, że dasz radę. No, lepiej. 50 wampira od razu. Teraz do tyłu, koleś, do tyłu. Ty od razu im debuffa wszystkim. Będzie pewnie podobna walka jak poprzednia. Nie, oni chyba się jednak nie potrafią teleportować, albo coś dziwnego tam zachodziło. Dobra, wyłączyć podświetlenie, bo wkurza. Ale nie, oni rzucają, to jest teleport. Nie dajcie im przejść do tyłu, dobra. Udało się zablokować. Hiravias. Nie, po kolei. Zbroja. Nie, ty podejdź najpierw blisko, żebyś był w zasięgu. Teraz. Zbroja na wszystkich. Hiravias z pierwszego levelu, co tam masz? Tańczące pioruny. Tylko na wrogów? Okej, okay, tylko na wrogów. Dobra, obrona, refleks. Dobry czar. Jak on działa? Bo nie widziałem zasięgu. A, jest. Świetnie. Aloth, weź ty rzuć im oślepienie. Wszystkich nawet sięgnie. Świetnie. O, fuck, wampir uciekł. W papę mu. Ogłuszenie. Okej, okay, ogłuszyłem. Dobra, Hiravias, możesz go tankować. Teraz. Aloth. Ciekawe, czy dasz radę tak jakoś... Dasz radę. Dobra, kochany wampirku, to będzie bolało. O. Dobra, nie bolało jakoś bardzo. Czemu ja go nie leję? Weź go lej. Wampira, dobrze. Kana robi co trzeba. Ty rzuć tam leczącą studnię. Świetnie, Hiravias może nie wytrzymać tego. Cierniste krzewy. Druzgocąca fala. Niszczy wszystko. Niestety naszych też chyba. Może i nie. Teoretycznie wskaźnik pokazuje, że jak tak rzucę, to nie sięgnie naszych. Spróbujemy. Jeśli da radę ją rzucić. Chyba nie, przerwał mu. Ech. Szkielet, pomóż tutaj. Flankuj wampira. No to rzućmy mu jakieś tam... Tu jeszcze coś przylazło. Dargul jakiś, świetnie. Ale nic na Dargula. Ćwoku. Ten szkielet, może też pomożesz. Okay. Hiravias, co, nie możesz mu tam, nie wiem, nic zrobić? Czy jak? No to wampira najpierw wykończmy. Chwila, co to za broń masz, Hiravias? Czy wampir jest, nie wiem, odporny na obrażenia od, no, obuchowe? Czy jak? Nie jest. To było dziwne. No zabijcie go wreszcie. Czemu Alos też ma... zmienił broń na jakiś cholera sztylecik? What the fuck? Nie ogarniam, co tu się w ogóle dzieje. Nie podoba mi się to. Ja może też bym tak nie odchodził, tylko zabił tego Dargula, co? Bo tu następny już idzie. Niezłomny, spierdzielaj do tyłu. Ty też spierdzielaj. Rusz dupę. Bo Hiravias tu ich nie będzie tankował obydwu raczej, nie sądzę. Na nich.
Czuję się jak, nie wiem, opiekunka od dzieci. Zabezpieczenie. Co to jest? Kołysanka. Usypia. Ale też warto by o tym sobie, o tym pamiętać. Dużo lepiej. Kołysanka. No lejcie ich, lejcie. Ty się nie patrz, tylko też atakuj, no. Kto tu jeszcze? Jeszcze dwóch, ale zaraz padną. Hirawias zaraz, zaraz też padnie. Polecz się. Okej, kołysanka jest świetna. Co stoicie? Pomóżcie, no. Chyba trzeba będzie odpocząć zaraz. Tutaj już nie ma tak lajtowo, no ale w końcu to który ósmy tam poziom. I shall be discreet. Dobra, zapiszemy. Hej. Jakoś bardzo daleko się nie wgłębiłem w te ruiny jeszcze. O fuck, szkielety. Dobra, no szkielety czy nie, lejcie. O, pułapka. Pewnie wleziesz w nią od razu, no. Kana, co ty robisz? Z tym chyba sobie dacie radę, nie muszę was za rączkę trzymać. No. Kto rozbroi? Dobrze. Jakieś badziewia. Znowu studzienka, pieniądze. Czy pieniądze wciąż są fajne? Miałem nadzieję na coś ciekawszego, ale sprawdźmy, jak tam sytuacja w fortecy, w warowni. Chyba nic się nie działo. Tu pewnie będą jakieś pułapki na 100%. Znowu bardzo duża, przestronna sala. Szkielet. Przynajmniej nie ma żadnych wampirów czy innych takich. Są dargule, ale. Ty, yes. Weź tam się nie ten. That's unusual. Interesujące. Dobra. Wracaj. Stawiam. Tu były jakieś szkielety, które ominąłem jakby. Myślę. Dzień dobry. Chodź tu. Dobra. Aha, łowcy. Świetnie. Jak żeby inaczej. Kana tam sobie śpiewa. Tych łowców trzeba będzie spuścić jakąś. Jakieś gradobicie albo firebole. O, fireball chyba będzie dobry. Dasz radę? Czy będziesz musiał podejść niebezpiecznie blisko? Nie będzie musiał. Świetnie. To popraw jeszcze ze dwa razy. O. Dobrze. Teraz popraw tu. Hirawias, nie wiem, popraw prądem. Będzie go i będzie dobrze. Co, już padli wszyscy? Yes. No to świetnie, no. No, interesujące. Eder z Kaną stoją. Czemu Hirawias się przemienił? Czy ona włączono inteligencję? Nie ma. Czy ja mu kliknąłem przez przypadek? Być może. Will do. Nieważne. Będę musiał chyba tutaj jeszcze popatrzeć na te opcje. Bo to, co tu się dzieje, to są jakieś dziwne rzeczy. Znowu studzienka. O, co to jest? Rytuał młodych duchów. Co to jest? Atletyka plus 3 na 2 minuty? Nie wydaje się to jakoś specjalnie użyteczne, ale no.
Niech będzie. Czemu Kanas idzie przodem? Spory, o, spory ten teren. Okej. Czy tu nie ma przejścia? Dziwne. Cześć, szkielet. Dajcie go. Co wy robicie? Dobra. Większa brygada nadciąga. Przynajmniej jakieś słabiaki są. No, więc zdecydowanie jak poszedłem tam, to jakby od tyłu cały teren robiłem, cały obszar. Z tyłu wiadomo, zawsze są jakieś trudniejsze moby. Teraz to prościzna. Czy to jest część posągu? Chyba tak. To wygląda jak ręka, palce. Dobra, może tam nie iść na razie. Pójdziemy do przodu. Zapewne. O, fuck. O, fuck. Dobra. W tył zwrot. Wampir, szkielet, Max, spokojnie. Myślę, że ich. Ke. Żuk adrowy. Z żukami mam niezbyt przyjemne wspomnienia. Takiego chyba jeszcze nie widziałem. Ehe. No to Eder. Standardowo. O, w dupę. One chyba prądem zieją, z tego co widzę. Rzuć sobie tam jakiś super buff. Idźcie, lejcie. Debuff. Ty rzuć, nie wiem, książkę na razie. Hiravias. Prąd na nich pewnie nie zadziała, coś mi mówi. Skoro one zieją prądem. Płomień lata. To robi na wszystkich, niestety. Muszę sobie poprzeglądać te wszystkie czary i zapamiętać, które czary działają tylko na wrogów, które nie. No, lejcie, lejcie tam. Na razie jest okej, ale. Poprawka. Jest ich 3 sztuki, dobrze. Czemu ja stoję jak idiota? Ja, okej. Eder, nasz tank zaczyna obrywać. To nie jest dobry znak. Ten widzę. I jego broń też ma problemy. Z zadawaniem obrażeń. Piękno natury właśnie. To obniża jakieś tam odporności i tak dalej. Plus, ty możesz rzucić ślepotę. O, to ich zdebuffuje dosyć ładnie. Powinno pomóc, no ale może tak atakujcie, co? To, że rzucacie czary, nie znaczy, że można się opierdzielać potem. O, Kana, zobaczymy, co rzuci teraz. Krzyknie, nie, szkielety, okej. Szkielety są cool. Są cool, jeżeli atakują. Idź tam, do roboty. Zawsze. Okej, jeden padł. Sporo doświadczenia. 70 hartu, no niezbyt sympatyczne. Na szczęście odbicie mają bardzo małe, więc łatwo je trafić. Tak, nie atakujcie, bo po co, no. Nie ogarniam tej gry. To jest mój główny zarzut. Naprawdę, muszą popracować jeszcze nad... Żeby postaci nawet autoatakowały, tylko tyle. A nie, tutaj jak Hiravias, to stoi się gapi jak idiota. Chociaż może dojść do tego żuka, ale nie. Jeśli nie kliknę, to nie pójdzie. Dobra. Szkielety poszły. Pancerz żuka. A, sprawdzasz sobie w encyklopedii, co tutaj o tych żukach będzie. Nie tu. Żuk adrowy. Poziom 8, no. Moc 15, okej. Okay. Ta, obrażenia, znaczy redukcja obrażeń, elektryczność 36.
Czyli raczej go nie... prądem nie będę w stanie uszkodzić. I nakłute... Nie, nakłute w sumie ma mało. Redukcja obrażeń na wszystko 18, a nakłute 9, czyli kłute są dobre. Dobra. Żuki. To żuka chyba wszędzie jest to samo. Znaczy o wszystkich rodzajach żuków. Zapiszemy. Jeszcze tutaj zrzucę okiem i tak zaraz pewnie będę kończył, bo spory ten odcinek. Aha. Ślepy zaułek. Prawie ślepy. Solidna różdżka. Nic rewelacyjnego. To tak, zrzućmy jeszcze okiem na tą rączkę. Czy co to jest? Nie wiem, czy to chyba nie jest ręka. A może? Albo stopa? Cholera wie, co to jest. Spokojnie, może tu jakieś pułapki są? Nie, to jest ręka najwyraźniej. O! Co? Przyjazny Dargul. Pod odrową powierzchnią biegną grube miedziane żyły tworzące ramę szkieletu, wyrastającą niczym kości zgnijącego ciała. Okej, wampir też przyjazny. Mam bardzo złe przeczucia. Pewnie jak z nim zagadam, to się rzucą, albo może, nie wiem, dadzą mi questa. Oho. O, cześć. Fajnie wyglądasz. Pośrodku masywnej adrowej struktury w długim cieniu podwiniętych palców tytana siedzi postać wyglądająca jak mężczyzna. W odróżnieniu od dotkniętych gorączką animalistycznych stworzeń napotkanych na tym piętrze, ten mężczyzna ma postawę królewską i siedzi wygodnie na wykrzywionym kamiennym tronie. A tam już jakiś magus, świetnie. Mimo to jego spojrzenie jest odpychające i przywodzi na myśl przeszywający uporczywy wzrok pacjenta lecznicy dusz. Przez kilka chwil bacznie mi się przygląda, po czym zaczyna mówić. Mówi pełnym wysiłku głosem. Jednak nie rozumiem słów. Aha. Chyba wiemy, jak to się skończy. Mężczyzna przerywa. Kładzie ręce na poręczach tronu i znów przemawia. Posługuje się językiem, którego nie znam. Może Kana zna albo ktoś... O! Zgadłem. Kana gapi się na niego z podziwem. Mówi po engwitańsku, ale to niemożliwe. Zapytaj go jakim... A, no tak, czy on zna jakiś inny język? Właśnie, sam go zapytaj, skoro go, przynajmniej zrozumiałeś, jaki to język. Atakuj, ta... Władca podziemi? A, to było ciekawe. Już na 8 poziomie? Czołem? Czy to ciebie nazywają władcą podziemi? Przez chwilę mężczyzna wygląda na skonsternowanego. Następnie mruczy coś do siebie sfrustrowany i wstaje. Pewnie też nie rozumie. Gdy mężczyzna podnosi rękę w moją stronę, w powietrzu można wyczuć ostry zapach. Wygląda na to, że chce już zakończyć rozmowę. Skąd wiedziałem? A już chciałem... No, zakończyć odcinek. Ale i tak zakończę. Świetnie. Oczywiście naprawdę nie lubię takich jakby nie, jak to po polsku nazwać, no nie wiem, setupów walki, no takiego wstępu do walki. Gdybym był no, nie miałem wyjścia. To skrypt przesunął moją drużynę tutaj. Chociaż nie. Sam tu wszedłem, okej. Okay. Mogłem tylko jednego gościa na początek wysłać, na przykład Etera. No cóż, tak czy owak tu się pożegnamy. Walkę tą już przesuniemy na następny odcinek. Nie wierzę, żeby to był władca podziemi. Niby to jest po prostu wampir. Ale kto wie, no wygląda inaczej niż inni. Zobaczymy. Ale na razie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.